I powinniśmy być live z tego, co widzę. Zaraz zobaczymy z opóźnieniem, czy się odpaliło. I wygląda na to, że chyba że działa. Jesteśmy tak. Dobra. A teraz już trzeba uważać na słowa. Teraz już trzeba uważać na żarty i słowa, na to, co się mówi, ale wygląda na to, że jest wszystko super. Więc ja zacznę wstępem. Elegancko, żeby było, bo to dobra. Nie wiem, czy wiesz, Arkadiuszu, Arku, czy że to jest pierwszy webinar w sumie na kanale do tej pory, przez ponad te dwa lata, czy tam trzy lata, miałem w sumie tak? Kanał. Tak, ja webinary prowadzę dla SWPS-u regularnie, zapraszamy gości i sobie z nimi rozmawiamy, ale tutaj na kanale jesteś pierwszym webinarowym gościem, więc tutaj premiera. To bardzo mi miło, bardzo mi miło. Tak, i dzisiaj będziemy rozmawiać z Arkiem o prawie autorskim. Arku, gdybyś mógł kilka słów o sobie, tak słowem wstępu powiedzieć, to będzie miło i oglądający też będą wiedzieli, co się tutaj dzieje. Już wyuczonym tekstem, czy jakoś spontanicznie? Możesz jak chcesz, dzisiaj możesz być kim chcesz tutaj przez tą godzinę. No dobra, dobra. Znaczy, witam wszystkich, nazywam się Arkadiusz Szczudło i jestem prawnikiem w branży kreatywnej, głównie w branży odzieżowej, ale gdzieś tam też zahaczam o branżę taką związaną z grafikami, ze studiami graficznymi i tak dalej. No i jestem wspólnikiem w kancelarii Creative Legal, tworzę dużo treści w internecie prawniczych i około prawniczych, na przykład na Instagramie, także ogólnie na co dzień zajmuję się kształceniem i wykonywaniem zleceń dla swoich klientów, tak można byłoby powiedzieć. Elegancko. Ja tylko jeszcze przypomnę, że spotkanie ma charakter webinaru, więc tutaj myślę, że będę zapraszać przede wszystkim oglądających do zadawania pytań. Ja mam kilka pytań dla Arka już przygotowanych, więc zaczniemy od nich, ale jeżeli narzucą Wam się jakieś tutaj pytania dodatkowe do tematu związanego z prawem autorskim, to jeżeli tylko będziemy potrafili na nie odpowiedzieć, to nie odpowiemy. Czasami się zdarza, tutaj już widziałam, że te pytania okołoprawnicze też zahaczają jakieś inne obszary, więc pewnie będziemy też zaznaczać, które są faktycznie tym, co w naszym temacie siedzi. Myślę, że to okołoprawnicze to też gdzieś tam będzie można coś tam odpowiedzieć, no bo jednak gdzieś tam mamy to doświadczenie wewnątrzbranżowe, więc prawo prawem, ale czasami życie życiem, tak? Super, dobra. Z tego, że prawo na coś pozwala, jak praktyka i życie już nie do końca. No właśnie, fajnie będzie to usłyszeć od praktyka, od osoby, która się tym prawem na co dzień zajmuje. To ja tak zacznę pierwszym pytankiem w takim razie. Gdzie szukać najpewniejszych, merytorycznie aktualnych informacji? Czy przeczytanie ustawy ze strony ministerstwa wystarczy? Czy może powinniśmy gdzieś szukać dalej? Jak to jest? Jeżeli chodzi o czytanie tak ogólnie o prawach autorskich, o własności intelektualnej i tak dalej, to zdecydowanie nie polecam czytania bezpośrednio przepisów ustawy, bo tam tak naprawdę tam nie ma odpowiedzi wprost, mówiąc wprost, tam nie ma odpowiedzi wprost, tak? Tam jest wyjaśnione, nie wiem, co to jest utwór i tak dalej, ale co z tego, jak po przeczytaniu tej definicji i tak nie wiemy, czym jest utwór, no nie? Więc zdecydowanie polecam, i to mówię szczerze, od, nie wiem, nie chcę skłamać, ale chyba czy 6 czy 7 lat teraz, jakoś tak mi to mija w sierpniu, piszę bloga prawniczego i zdecydowanie polecam czytać blogi, tak? Czytać blogi prawników. No wiadomo, też nie wszystkich, bo niektórzy piszą bardzo topornie, natomiast polecam gdzieś tam wczytywać się w te blogi, także jeżeli szukamy odpowiedzi na jakieś pytanie, tak, no to piszemy po prostu pytanie sobie w Google i najpewniej ta odpowiedź będzie na jakimś blogu, tak. Dużo szybciej znajdziemy tą odpowiedź u kogoś, u jakiegoś prawnika, który jest tym twórcą internetowym, aniżeli szukając tego bezpośrednio jakby w samej ustawie, no bo powiedzmy sobie szczerze, no, jeżeli no, dostaję takie pytanie na przykład, czy to, co wykonuję, to jest umowa o dzieło, czy to jest umowa zlecenia? No, powiem szczerze, czy to kodeks cywilny, czy ustawa o prawie autorskim, prawach pokrewnych, to tam nie znajdziemy odpowiedzi na takie pytanie, tak? Będą jakieś takie ogólne, bardzo wytyczne, ale co z tego, jak
to tak naprawdę nam nic nie daje, no nie? A powiem szczerze, że jeżeli chcemy sami się w to wgłębiać i tak dalej, to myślę, że to jest bardzo dużo godzin spędzonych na pogłębianiu gdzieś tam z tej swojej wiedzy, no bo to trzeba gdzieś tam komentarze poczytać, trzeba orzecznictwo poczytać, jakieś interpretacje różnych prawników i tak dalej, więc powiem szczerze, że tak, jak chce się samemu za to zabierać, to okej, okay, tak, ale myślę, że szybszą drogą byłoby po prostu wpisanie w Google swojego pytania i myślę, że na większość pytań znajdzie się gdzieś tam taką, no przynajmniej nakierowującą odpowiedź, no nie, no bo wiadomo też, nie na wszystko jest stuprocentowa odpowiedź na blogach, tak, bo niektóre tematy są po prostu tak, tutaj prawnicy lubią mówić, to zależy, tak, no niektóre pytania są tak bardzo, to zależy, że nie ma takich jednoznacznych odpowiedzi, trzeba jednak się wgłębić w ten temat, tak, natomiast na sporo pytań jest gdzieś tam odpowiedzi na blogu, albo przynajmniej nakierowujące takie odpowiedzi. No, no właśnie, bo to chyba jest też kwestia interpretacji i tutaj myślę, że jak mamy źródło u prawnika, który jeszcze się w ogóle specjalizuje w tym prawie kreatywnym, no bo to też można się przecież w różnych obszarach, no tak, branżach specjalizować, to będziemy mieć większą pewność, że faktycznie dostajemy właściwą odpowiedź, bo ja bardzo często się spotykam z pytaniami związanymi z prawem na grupach facebookowych, graficznych, gdzieś tam ludzie podpytują o jakieś takie rzeczy. No i właśnie to, co się dzieje w komentarzach, czasami mnie trochę przeraża, bo jest sporo takich samozwańczych specjalistów od prawa autorskiego, którzy na pewno nie robią tego w złej wierze i nie chcą nikomu zaszkodzić, ale zdarza się, że mówią coś zupełnie na odwrót niż później właśnie prawnicy, którzy się wypowiadają w tych komentarzach, więc tutaj pewnie też trzeba uważać. Fajnie, że o to zahaczasz tak naprawdę, bo powiem ci szczerze, że mam gdzieś tam podobne przemyślenia. Jestem aktywny na tych grupach na Facebooku, jak ktoś mnie oznaczy, to gdzieś tam odpowiadam, jak coś zobaczę, to też staram się gdzieś tam nakierować i powiem szczerze, że często muszę wchodzić niestety w taką politykę, taką negatywną, no nie? Tak naprawdę rozmowę z tymi osobami, które no ewidentnie źle po prostu doradzają, tak? Ja myślę, że to trzeba z czymś takim walczyć, no bo jeżeli pytanie jest na przykład, no to też jest częste pytanie, jak wycenić swoją pracę, tak? Czy można oddzielnie, już nawiązując trochę do prawa, czy można oddzielnie sprzedać prawa na przykład do billboardu, albo żeby inna kwota była za wydruk w gazetach, tak? Jeżeli tutaj mówimy na przykład o fotografii, tak? O jakichś edytorialach. No to pytanie gdzieś tam zahacza o prawo i zahacza o dość, no, takie doświadczenie i praktykę i to powiedzmy jest okej, jeżeli tej osoby z doświadczeniem będą się wypowiadać, tak? Natomiast jeżeli dane pytanie jest tylko i ewidentnie o prawo, a często wypowiadają się właśnie osoby, które no, nie do końca wiedzą albo myślą, że wiedzą, o co tam chodzi, tak? Więc no tutaj czasami bywa ciężko, czasami zabawnie. Natomiast jakimś hejtem się nie spotkałem, szczerze mówiąc, czyli jak gdzieś tam udzielam odpowiedź, która jest w sprzeczności do kogoś odpowiedzi, no to przeważnie jest tak, że ta osoba mówi, okej, fajnie, że tutaj coś powiedziałeś, tak, i że jakby rozświetliłeś mi tą drogę, natomiast no, ja myślałem, że to tak będzie i tak dalej, tak, więc z hejtem się jakimś nie spotkałem, natomiast staram się z tym walczyć, no nie, bo to jest nagminne zdecydowanie. No to jest też chyba charakterystyka społeczności internetowych, które się kiszą we własnym sosie, to tak, to jest inny temat w ogóle, na inny webinar temat. Dobra, super, fajnie. Czyli szukać źródeł na blogach prawniczych, zwłaszcza jeżeli są takie specjalizujące się w prawie autorskim, a tych jest chyba kilka w Polsce, to myślę, że znajdziemy ciekawe źródła. Dobra. Na datę jeszcze tych artykułów, bo... To też takie, to ja i moi koledzy prawnicy, też właśnie blogerzy, dostajemy informację, że jakiś artykuł jest na przykład nieaktualny, no ale myśmy go napisali na przykład w 2016 roku i ewidentnie jest data na przykład publikacji tego artykułu. Albo na przykład też spotykamy się z takimi zarzutami, się śmieję, no bo to jest trochę zabawne, z takimi zarzutami, że nie aktualizujemy naszych artykułów wszystkich. Znaczy się, ja mam 200 artykułów około na blogu i nie jestem w stanie tego aktualizować wszystkiego, więc warto patrzeć na datę. Jeżeli wiemy, że na przykład w prawie autorskim no de facto nic się nie zmieniło od wielu lat, no to powiedzmy okej, tak, artykuł z, nie wiem, z 2016 roku będzie pewnie w porządku, no nie? Natomiast są pewne takie dziedziny prawa, gdzie no, jest to na bieżąco coś tam się zmienia, tak?
chociażby, nie wiem, kwestie prowadzenia działalności gospodarczej, no tam weszła ta nierejestrowana działalność i tak dalej, no to się zmieniło, są te progi podatkowe trochę inne i tak dalej, więc no przy takich rzeczach, gdzie możemy się domyślać, że ta aktualność jest no w miarę potrzebna, no to zwracam uwagę, żeby na te daty patrzeć, bo można przeczytać stary artykuł i mieć po prostu błędną wiedzę co do jakiegoś tam faktu czy ustaleń, o nie? Dobra. Okej, ja przejdę do kolejnego pytania, bo ja wyjaśniam, coraz więcej osób się u nas pojawia. Zadaję pytania, które zbierałam od wielu osób w sumie z różnych miejsc i na Facebooku i na Instagramie, obserwujących też studenci SP się znaleźli w grupie, które chciała podpytać o jakieś rzeczy, ale jeżeli chcecie o coś zapytać Arka, to pytajcie na czacie, myślę, że znajdziemy też chwilę czasu, żeby na nie odpowiedzieć. A ja tymczasem przejdę do kolejnego pytania, czy też tak, pytania. 5 podstawowych błędów z zakresu prawa w ogóle, popełnianych na początku przez ludzi z branży kreatywnej. Pytanie, czy to będzie 5, czy 3, czy jest może jakiś taki jeden największy, który jedno. Chciałam powiedzieć, tak? Powiem ci, że znaczy jest troszkę tych błędów, natomiast może na kilka, albo na pewno na jedno zwrócę uwagę, to jest forma zawierania umów. Znaczy może, dobra, na dwa zwrócę uwagę. Pierwsza rzecz, żeby zawierać umowy, to ja cię proszę, drogi słuchaczu, zawieraj umowy. W ogóle tak. Rzecz, tak, żeby w ogóle zawierać umowy. Jeżeli nie chcesz mieć tej umowy w formie pisemnej, powiedzmy, że jesteś grafikiem właśnie ASP i tak dalej i z jakiegoś tam powodu no, jest jakiś utrudniony kontakt z tym klientem i tej umowy w formie pisemnej nie będzie, chociaż ta forma pisemna jest korzystniejsza dla klienta, no ale klienta wola, nie chce mieć umowy pisemnej, to nie. To chociaż mailowo, żeby szczegółowo ustalić zasady współpracy i żeby ustalić wynagrodzenie, czy to ma być wypłacane etapami, czy całość, ma być zaliczka, zadatek, cokolwiek, żeby to było chociaż wpisane w mailu albo nawet na Facebooku, tak jak już schodzimy w ogóle z poziomem komunikacji, tak? To chociażby, żeby to było wszystko określone na Facebooku czy mailowo, jeżeli tej formy pisemnej nie chcemy mieć. Natomiast pamiętaj o tym, że i tutaj pewnie byłoby to bardziej do klientów już skierowana porada, natomiast tu myślę, że druga strona też powinna wiedzieć, że żeby poprawny sposób przenieść autorskie prawa majątkowe na klienta, to musi być forma pisemna i forma pisemna to nie jest podpis wykonany na tablecie, to nie jest wysłanie skanu podpisanej umowy, tak? To nie jest forma pisemna, to ten klient powinien dostać oryginał tej umowy, tak? Tego dokumentu i wtedy mamy zachowaną formę pisemną, także jeżeli tutaj, no wiadomo, każdy chce być profesjonalistą i tak dalej, więc myślę, że warto wychodzić klientom naprzeciw i jeżeli przykładowo wykonujemy dla nich logo czy jakieś hasło, czy jakąś grafikę, no i de facto wiemy, że nie będziemy z tego korzystać później, no bo to jednak jest pod zamówienie robione bezpośrednio, no to zdecydowanie formę pisemną warto od razu gdzieś tam zaproponować. Ja myślę, że to też już nawet abstrahując z kwestii prawnych, to na pewno będzie lepiej odebrane po stronie klienta, tak, że jednak też dbamy o niego. No bo tak jak mówię, to musi być forma pisemna, więc to są dwie rzeczy takie główne, z którymi najczęściej jakby się spotykam, tak, czyli brak umów i zła forma po prostu tej zawartej tej umowy. Miało być 5, to jeszcze może coś wymyślę. Co tam jeszcze mogło być? Jeszcze może złe słownictwo używane, czyli ja wychodzę z założenia, że umowa ma być dla ludzi, rozumiem, że pewne rzeczy mogą być niezrozumiałe w umowach, natomiast taką podstawową wiedzę prawniczo, gdzieś tam praktyczną myślę, że trzeba posiadać, czyli na przykład wiedzieć mniej więcej, co to znaczy utwór, tak? No bo jeżeli tworzymy utwory, no to gdzieś tam warto wiedzieć, co to są te utwory. Druga rzecz to na przykład pola eksploatacji. To też jest słowo, które jest bardzo często jakieś synonimy brane pod uwagę i tak dalej, tak? W tych umowach na przykład jest opisany zakres korzystania z utworu zamiast na przykład pola eksploatacji wskazane. Znaczy się, ja radzę, żeby pisać wprost, jakie to są pola eksploatacji. Jeszcze inna rzecz z polami eksploatacji, na przykład i to już bardziej z praktyki, bo jakby
W ustawie o prawach autorskich jest coś takiego, że tam jest taka zamknięta, otwarta, to zależy z kim się rozmawia, z jakim prawnikiem się rozmawia, bo jest spór w doktrynie. Jest lista pól eksploatacji, na przykład, natomiast my nie musimy z niej korzystać. Czyli jeżeli wpisujemy ten właśnie zakres korzystania z jakiegoś utworu, to my możemy wpisać wprost, jakie to będą miejsca korzystania z utworu. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy grafikiem od social mediów, to możemy wpisać, że dana grafika, czy dana infografika, czy cokolwiek tworzymy, będzie umieszczone na fanpage'u takim i takim. I jak dla mnie to jest bardzo w porządku. I polecam takie rzeczy robić, bo często też widzę właśnie w umowach skopiowane jakieś wyciągi 20 pól eksploatacji na 3 strony A4 i tak dalej. Także jeżeli jesteśmy grafikiem, to ja nie polecam wklejania czegoś takiego, bo potem dochodzenie, co jest czym i tak dalej, jak rozumieć dane pole eksploatacji, no to jest problem. Natomiast po stronie klienta oczywiście, tak? Natomiast po stronie wykonawcy to nie polecam. Polecam opisywanie po prostu wprost, prostym, jasnym językiem, w ogóle wskazanie od razu, gdzie to ma być umieszczone i tak dalej. Może być nawet link podany w umowie do tego fanpage'a, jakby to był jakiś problem w razie jakiegoś tam rebrandingu i tak dalej, no nie? Można wpisać wszystkie pola eksploatacji? Można, natomiast i tak trzeba zrobić listę, jakie to są pola eksploatacji. Okay, czyli trzeba wymienić. Tak, bo tutaj to w ramach ciekawostki może powiem, jest tak zwana szkoła krakowska i warszawska. Okay. Jedna ze szkół właśnie pozwala, znaczy mówi, że można pisać wszystkie pola eksploatacji, druga szkoła mówi, że nie można pisać wszystkie pola eksploatacji, więc dużo prawników robi połączenie tego i pisze, jeżeli jesteśmy na przykład po stronie klienta, tak, i klient chce mieć maksymalny poziom zabezpieczenia, to pisze się, że przenosi prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności, i tutaj jest lista w szczególności, więc mamy połączenie wtedy dwóch szkół. No ale dobra. Tak, z czymś takim spotkać, tylko że mówię, trzeba w szczególności podać, bo to też jest częsty problem, szczególnie w umowach, gdzie samemu piszą jakby ci klienci szczególnie. Jak piszą samodzielnie umowy, to piszą na wszystkich polach eksploatacji i wszędzie, tak? Wszystko no wszędzie. Znaczy tak nie można zrobić, nie polecam czegoś takiego. Mhm. Jeszcze a propos tego słownictwa używanego, to od razu mi się skojarzył ten case zadatek, a zaliczka, bo to jest chyba też taki zapis, który się pojawia w umowie i właśnie te ustalenia, co to za czym, jak, ile wynosi. Znaczy, jeżeli chcemy coś wykonać i wiemy, że po naszej stronie nie będzie z tym problemu, to polecam zadatek. Jeżeli widzimy jakieś szanse, że z naszej strony my tego nie wykonamy, tak, jako podwykonawca, czy jako wykonawca, to zaliczka wtedy, tak? Tak mówiąc, możesz w skrócie wytłumaczyć, czym się różni zaliczka? Tak. No właśnie zaliczka jest taka, że trzeba ją zwrócić zawsze i to w sumie nieistotne, czy wykonamy, czy nie wykonamy tego zlecenia, to po prostu zwracamy, tylko że zwracamy de facto jakby jednokrotność, tak? A przy zadatku jest ten problem, że będziemy musieli dwukrotność zwrócić, więc dlatego jeżeli widzimy jakiś problem, czy przewidujemy jakiś problem z wykonaniem, to lepiej mieć zaliczkę, no bo wtedy tylko zwracamy po prostu to co zostało zapłacone na ten poczet tego wynagrodzenia. No a jeżeli wiemy, że my wykonamy i po naszej stronie nie ma problemów, no to wtedy po prostu zadatek. Dobra. To jest korzystne wtedy dla nas. Super. Okej, to ja przejdę do kolejnego pytania, chyba że chcesz jeszcze dwa kolejne punkty spróbować wymyślić. To ja myślę, że coś jeszcze wyjdzie w praniu, to w razie czego dopowiem. Okej, dobra. To moje kolejne pytanie brzmi, prawo autorskie a portfolio, kiedy możemy lub nie pochwalić się wykonaną pracą? To jest chyba takie jedno z najczęściej zadawanych pytań na tych grupach facebookowych, czyli pracowałam przez 5 lat w jakiejś firmie, I co teraz? Jak chcę zmienić pracę, to czy ja mogę te projekty z tej firmy wrzucić do swojego portfolio? Albo jak robię zlecenie, to czy mogę wrzucić te projekty do swojego portfolio? Jak to wygląda od strony prawa? Postaram się jak najkrócej i jak najbardziej jasno to powiedzieć. Że napisałem na ten temat artykuł. Jak się wpisze w Google portfolio, a prawo, to myślę, że gdzieś tam wyskoczę na jakichś tam pozycjach pierwszych. To chyba 3 czy 4 strony ma ten artykuł, dlatego tym mówię. Postaram się jak najprościej. Czyli jeżeli wykonawca pracował w agencji na umowie o pracę, przyjmijmy tak,
pewnie rzadkość, natomiast na umowie o pracę powiedzmy pracował, to jeżeli nic nie miał w tej umowie, albo jeżeli miał w umowie wpisane, że przenosi te majątkowe prawa autorskie, to polecam uzyskać zgodę od swojego pracodawcy na umieszczenie danej pracy w swoim portfolio, z tego względu, że jest tutaj taki rozłam trochę w, jakby w interpretacji tych portfolio i tego jakby możliwości publikacji w portfolio, bo może jeszcze tak dla wyjaśnienia, mamy coś takiego jak majątkowe prawa autorskie, tak, które możemy się pozbyć, mówiąc wprost, i mamy osobiste prawa autorskie. Osobiste prawa autorskie to jest ta więź twórcy z utworem, tak mówiąc po prawniczemu, tak? Natomiast to jest to, co pokazuje właśnie tą przynależność utworu do danego artysty, tak? I można byłoby to portfolio pod to podpiąć, czyli że no, po prostu pokazujemy, że jesteśmy artystami, twórcami i tak dalej, tu są nasze prace. Natomiast jeżeli my pozbywamy się do danego logotypu na przykład, pozbywamy się pole eksploatacji, jakim jest na przykład internet, tak? Bo to też tak czasami jest ogólnie napisane, internet, a nagle mamy portfolio internetowe, no to de facto pozbyliśmy się możliwości publikacji w tym portfolio. Więc polecam, jeżeli nie mamy żadnych zapisów w umowie mówiących wprost, że możemy wykorzystać dane prace, czy dane dzieła, czy cokolwiek robimy, że możemy je wykorzystać w swoim własnym portfolio, na przykład na stronie internetowej takiej i takiej, to polecam pytać tego swojego pracodawcy. I podobnie jest przy umowie zlecenia, podobnie jest przy umowie o dzieło. Jeżeli my pozbywamy się pól eksploatacji no, masowo, bo to często tak jest, że po prostu wszystkiego wszędzie się pozbywamy, to polecam pytać, a jeżeli teraz będzie nas słuchacz zawierał umowę, to polecam wpisać po prostu jedno zdanie do umowy, że mam możliwość, że wykonawca ma możliwość udostępniania tej pracy w swoim portfolio i można ewentualnie poznać, napisać, czy to będzie portfolio, nie wiem, drukowane, internetowe, czy jakiś adres strony internetowej już jest, czy cokolwiek. Także to polecam coś takiego zrobić, natomiast mówię, jeżeli to jest, jeżeli ta umowa już była zawarta i podejrzewam, że tej informacji o portfolio nie ma, bo to jeszcze nie jest jakaś taka super praktyka, no to jest problem, tak? To jest duży problem. Znaczy, będąc po stronie twórcy, bym mu powiedział, że no, radzę tego nie robić i po prostu zapytać o zgodę tego swojego pracodawcę, czy tam zleceniodawcę, czy po prostu zlecającego jakieś wykonanie jakiegoś dzieła. Lepiej iść w tym kierunku niż potem ryzykować. Też druga rzecz, że często agencje pracują dla innych klientów, tak? No, oni nie tworzą, tak. I to jest druga rzecz, jakby. Oni nie tworzą rzeczy dla siebie. Oni mają taki, a nie inny zakres wpisany w umowie ze swoim podwykonawcą, czyli z tym grafikiem, z tego względu, że potem te prawa oddają do jakby dalej do tego klienta, tak? Je przelewają te prawa, że tak powiem. Po prostu udostępniają te logotypy i te grafiki dalej. Więc my tutaj narażamy też reputację tej agencji, bo jedna rzecz to są prawa autorskie, że naruszamy, ale też gdzieś tam pośrednio będziemy tą reputację tej agencji naruszać. Trzecia rzecz to jeszcze są umowy o zachowaniu poufności. NDA, tak zwane, tak. Tak, NDA-ki, więc jeżeli my będziemy wykorzystywać dany utwór, czy cokolwiek, co stworzymy, tu już abstrahując nawet, czy to jest utworem, bo akurat NDA-ki mogą, i te umowy o zachowaniu poufności mogą obejmować nie utwory, tak? No bo przyjmijmy sobie, że też nie wszystko, co tworzy grafik i tak dalej, jest utworem. To też trzeba jakby na to w ten sposób spojrzeć. Więc takie NDA-ki też chronią te nieutwory, więc jeżeli my będziemy dalej rozpowszechniać informacje właśnie o tym, że z kimś współpracowaliśmy, że wykonywaliśmy dany logotyp dla danej firmy, to możemy naruszyć NDA-kę, może nawet nie, którą my mamy podpisaną, tak, ale którą ma podpisaną, już na pewno ma podpisaną agencja z klientem. Więc no tutaj też rodzi się problem jakiegoś takiego
regresu tak zwanego, czyli takiego odszkodowania, które musiałaby zapłacić agencja temu klientowi, a potem agencja mogłaby gdzieś tam pośrednio próbować jakby od nas tego dochodzić, tego odszkodowania, więc no tutaj jest sporo takich rzeczy. Natomiast jeżeli my sobie wpiszemy to jedno zdanie w umowę, to będzie już rozwiązanie, tak? To tutaj tak naprawdę to tak naprawdę nam załatwi już całą robotę, no nie? To jedno zdanie, że po prostu wykonawca ma prawo do umieszczania tego dzieła w swoim portfolio, na przykład na stronie internetowej takiej i takiej, albo na Instagramie takim i takim, i to jest w zupełności wystarczające. To tak podsumowując, czyli jeżeli nie mam zapisanego w umowie, niezależnie jaka to jest umowa, że ten pracodawca czy zleceniodawca pozwala na publikację tego projektu w moim portfolio, to domyślnie nie mogę tego zrobić? Tak, to nie jest tak, że nie można tego zrobić, ja po prostu nie polecam tego zrobić, bo jest za duża rozbieżność właśnie w zrozumieniu, czym jest portfolio, czy portfolio, tak mówiąc oględnie, kwalifikujemy jako jedno z pól eksploatacji, tak? Czy po prostu, czyli majątkowe prawa autorskie, czy portfolio kwalifikujemy jako osobiste prawa autorskie. Znaczy powiem tak, często się spotykam z jakimś negatywnym wydźwiękiem, gdy to mówię, natomiast no taka jest prawda, tak? No, znaczy, rozumiem twórców, bo to i fotografowie mają z tym problem, i graficy mają z tym problem, web designerzy i tak dalej, no tutaj jest sporo z tym problemów, no ale to jeżeli no, nie pomyślało się zawczasu o tym, to polecam po prostu zapytać się tą agencję, czy można udostępnić daną rzecz w portfolio, bo pamiętajmy też, że często się wiąże z tym udostępnieniem tego czegoś w portfolio, z innymi prawami, tak? No właśnie z NDA-ką, z znakiem towarowym na przykład, z prawem ochronnym do znaku towarowego, no bo jeżeli tworzymy logotyp i przenieśliśmy prawa, to ktoś mógł sobie zarejestrować znak towarowy, więc tutaj no dyskusyjne by było, czy wyczerpanie prawa do znaku towarowego by było, jakby z prawa ochronnego do znaku towarowego, czy to prawo by się wyczerpało. Jest też kwestia na przykład, jeżeli jest jakiś web designer, tak, twórca strony internetowej i on umieszcza też jakby cały layout strony internetowej, czy te poszczególne elementy też nie są chronione, bo na przykład ktoś inny je wykonał, tak? No, bo przecież, tak, bo przecież mamy frontendowców, mamy backendowców i tak dalej, tak? No, jeżeli backendowiec udostępnia wygląd strony internetowej, no to ewidentnie coś tu też jest, coś jest nie tak, tak? Nawet jak napisze, że to jest tylko backend wykonał, no to jednak frontendowiec musi się zgodzić na to, żeby zostało umieszczone wygląd tej strony internetowej. Czyli jak ktoś chciałby się do nas przyczepić, to miałby do tego prawo. Tak, no miałby o co się przyczepić, no dokładnie, miałby o co się przyczepić, dlatego nie polecam tego robić, no nie? Można to w jakiś opisowy sposób ewentualnie zrobić, tak? No ale to znowu trzeba byłoby wskazać firmę, dla której się pracowało, a no tutaj znowu NDA-ka nam wchodzi, albo jakieś znaki towarowe i tego typu rzeczy, więc polecam po prostu wpisywać wprost w umowę, albo nawet na maila, na mailu. Jeżeli masz umowę teraz zawartą, no to po prostu na mailu, żeby była informacja od swojego pracodawcy, że okej, umieść sobie to tutaj, tak? I to nam wystarczy. I aneks mamy wtedy, tak? To nie jest aneks, to jest po prostu oddzielna zgoda, taka licencja niewyłączna i tak dalej, nie? No bo często to nie może być jako aneks brane pod uwagę, bo aneksy powinny być w tej samej formie zawarte. Tam często jest taka formułka w umowie, no nie? Że wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności, no nie? W formie pisanej pod rygorem nieważności. Więc to jako aneks to nie do końca, ale jest okej, okay, no nie? Byłoby w porządku. Okay. Dobra, fajnie. To nic, no nie, tak naprawdę, więc. To mam od razu jeszcze jedno pytanie, nie miałam go na mojej liście pytań, mam nadzieję, że jesteście bardzo nie zaskoczeniem, ale dotyczy właśnie tego. Może zaskakiwać. Ja się nie przygotowałem z odpowiedziami do tych pytań. Dobrze, to smaka. Bo dotyczy tego web designu i tych właśnie praw do treści i tak dalej, bo to jest też częste pytanie, które się pojawia na grupach tych UI-owych, UX-owych, czy możemy zrobić
rebranding znanej marki. Na przykład jest Facebook i my chcemy sobie zrobić nową wersję Facebooka i tam, wiesz, wrzucamy logo Facebooka, te wszystkie treści, które są na Facebooku, albo jakieś znajemy. Wiem, o co chodzi. Na Behance jest tego pełno, no nie? W sumie nie wiadomo, czy faktycznie ci ludzie pracowali na tej marki, mają to pozwolenie, czy to są tylko koncepcyjne projekty. Czasami ktoś napisze, że to jest tylko projekt koncepcyjny, ale to wciąż wykorzystuje właśnie te wszystkie markowe znaki. Teraz pytanie, czy można w ogóle tak zrobić, czy to jest nielegalne? Znaczy, wiesz co, to działa troszeczkę jak fanart. Ja to zawsze, bo to powiem szczerze, że spotkałem się już z tym pytaniem i to tak porównuję zawsze do takiego fanartu. No sam sobie fanart i w ogóle tworzenie opracowań i tak dalej, jakichś różnych innych utworów, czy to jest znak towarowy, czy to jest strona internetowa, czy to jest cokolwiek innego, to samo w sobie opracowanie jest, opracowywanie bez zgody tego twórcy no, pierwotnego albo no, tej firmy, która gdzieś tam to prawa ma, no jest niezgodne z prawem, tak? Znaczy nie można tworzyć opracowań cudzych utworów bez zgody, tak? No bo można stworzyć, jak ma się zgodę. Aha. Natomiast fanart i trochę te projekty właśnie koncepcyjne i tak dalej, one działają, one są nieszkodliwe bardzo często dla tych pierwotnych twórców, tak? No nie wiem, ktoś sobie zmieni i zrobi lepszy layout Facebooka, tak? Albo zrobi nowy design iPhone'a, tak? No to jest, to można byłoby gdzieś tam kwalifikować jako takie nieszkodliwe społecznie, tak? Tak to mógłbym to nazwać, przecież nie ma czegoś takiego, no nie? Ale to mógłbym ewentualnie teraz tak nazwać, takiego nieszkodliwego społecznie i dlatego dużo firm na to nie reaguje. I tak samo właśnie działa fanart, tak? Czyli jeżeli zmieniamy sobie jakąś tam postać z Disneya czy coś i nie naruszamy gdzieś dóbr tego Disneya, no nie narażamy go na jakiś hejt, na jakieś takie negatywne, nie narażamy go na jakieś takie negatywne konotacje i tak dalej, no to no Disney nic z tym nic nie będzie robił, tak? Więc taki Facebook też no, nic z tym nie zrobi. Znaczy, gdyby chciał, no to pewnie by miał jakieś argumenty. Chociażby prosta rzecz właśnie, że żeby wykonać opracowanie, to trzeba mieć zgodę, tak? Więc gdyby ktoś chciał, to mógłby się przyczepić. Natomiast powiem szczerze, no właśnie to jest to, że prawo prawem, to powiedziałem wcześniej, że prawo prawem, a praktyka praktyką, życie. Tak. No nie? Czyli jak wiele stwierdzili, że chcą ścigać wszystkich driblowiczów i Behance'owców, no to mieliby co robić, ale no nie oszukujmy się, komu będzie się chciało, tak? To raczej Tak. Powiedzmy sobie też szczerze, że często te firmy gdzieś tam oglądają te różne rozwiązania właśnie z Behance'a i tak dalej, gdzie słyszałem o takich rzeczach i po prostu potem te rozwiązania sobie biorą do siebie i potem jest w drugą stronę problem. No właśnie, Tutaj powiem tak, no, to jest duży problem, bo mamy nielegalnie stworzony utwór, który chcemy chronić, no nie? Więc to jest duży problem, bo okej, my będziemy żądali, nie wiem, 10 tysięcy za 10 tysięcy na przykład za wykorzystanie przez Facebooka naszego rozwiązania, tak? Ale znowu Facebook będzie żądał miliona za próbę rozwiązania tego problemu, no nie? Więc. To różne problemy. Znaczy, to jest bardzo ciekawy temat, no nie? Ale tu myślę, że to trzeba akurat. No tutaj niestety to zależy, no nie? Bo trzeba każdorazowo patrzeć, co zostało zmienione, jak zostało zmienione, jak głęboko. I to jest właśnie często takie pytanie, co jest inspiracją, a co jest opracowaniem, tak? I dlatego to pytanie się pojawia, no bo opracowanie, nielegalne opracowanie, stworzenie jakby opracowania bez zgody, to jest de facto, można byłoby to porównać do plagiatu, no nie? A inspiracja to jest coś legalnego, można inspirować się, można gdzieś tam trendy brać z rynku i tak dalej, tak? I to jest jakby, to jest okej, no nie? I nie ma tej granicy, to od razu mówię, 30% skopiowania cudzego utworu, to nie jest granica między inspiracją a opracowaniem, bo co chwilę się z tym spotykam. Tak, widziałam to też. Tak, jak jakieś szkolenia na ESP w Łodzi w zeszłym roku robiłem i tak dalej, to z tego co pamiętam, tam też się pojawiło to pytanie właśnie, czy nie ma czegoś takiego, no nie? Nie ma granicy, to jest ocena, to jest po prostu ocena. Okej, dobra. Super. To ja mam kolejne pytanie. Przypominam też oglądającym, że pytania mogą zadawać. Czy są jakieś kwestie, których należy unikać w umowach, ustaleniach, zleceniach,
i na przykład słowa wytrychy, których nie powinniśmy wrzucać, żeby sobie nie zaszkodzić przypadkiem. No właśnie, to co powiedziałem wcześniej w sumie, to mogą być dobra rada, dobra porada, czyli jeżeli jesteśmy po stronie wykonawcy, tak, czyli jesteśmy po stronie grafika lub kogokolwiek takiego podobnego, to wpisujemy jak najmniej pól eksploatacji, no chyba że wykonujemy w 100% dla kogoś daną rzecz, tak, no bo tak jak powiedziałem, jeżeli wykonujemy logo, no to przecież my nie sprzedamy potem tego logo komuś innemu, no tutaj też trzeba trochę być jakby człowiekiem, no nie? Mhm. Jeżeli wykonujemy logotyp, no to nie będziemy go potem sprzedawać, więc tutaj obojętnie, znaczy tutaj możemy się zgodzić jak najbardziej na szeroki zakres pól eksploatacji. Natomiast jeżeli to są jakieś grafiki, jakieś, nie wiem, grafiki edytorialowe i tak dalej, no to po prostu wpisujemy pole eksploatacji te faktycznie, które będą potrzebne temu klientowi, tak? Mhm. Czyli na przykład na stronie mojej fundacji mam tam chyba 3 czy 4 grafiki takie fashion edytorialowe właśnie i ja te grafiki będę wykorzystywał tylko na tej stronie internetowej, więc z racji tego, że to nie jest grafika stworzona specjalnie dla mnie, tak, no to pole eksploatacji w mojej umowie zapewne to było po prostu strona internetowa taka i taka, tak, i to w zupełności na przykład mi jako klientowi wystarczy. Dodatkowo jeszcze, no to była licencja, tak, no żeby też można było potem gdzieś innym osobom, licencja niewyłączna, żeby to można było też innym osobom na jakieś strony internetowe też sprzedawać, no nie? Aha. Więc tutaj trzeba spojrzeć, taką główną rzecz, na którą mogę zwrócić uwagę, to właśnie, żeby ten zakres, ten jakby cel korzystania, czy no zakres bardziej może, wykorzystania tych utworów, tego co robimy, żeby był adekwatny, żeby po prostu był realny, żeby ten klient nie dostał więcej niż powinien dostać i tak dalej, bo pamiętajmy też, że za pole eksploatacji gdzieś tam dodatkowe, jako wykonawcy możemy żądać, możemy po prostu gdzieś tam prosić czy domagać się dodatkowego wynagrodzenia, więc to może... To jest potrzebne przy zdjęciach chyba, tak jak patrzę, że jak się kupuje na przykład No właśnie chciałem porównać do zdjęć, bo jest coś takiego, bo jakby dużo czasu pracowałem gdzieś tam jako asystent, jako fotograf i tak dalej na produkcjach zdjęciowych różnych i to działa tak, że jeżeli na przykład wykonujemy jakąś sesję zdjęciową, edytorialową powiedzmy, no to inna kwota wynagrodzenia jest za umieszczenie tego zdjęcia na przykład na stronie internetowej, tak, i na przykład dodatkowo wydruk gdzieś tam w jakiejś gazetce czy w jakimś, no takim gazecie produktowej, tak, a inna cena będzie za billboard, więc każde pole eksploatacji gdzieś tam dodatkowe to powinno być dodatkowo wyceniane. Znaczy też tutaj nie warto wychodzić aż nad to, no nie, że gazeta, dodatkowe wynagrodzenie i tak dalej, wszystko nagle będziemy tutaj bilować, no nie, tutaj trzeba też trochę być jakby człowiekiem, no nie, natomiast te takie no większe pole eksploatacji to zdecydowanie warto dodatkowo sobie wyceniać, no nie. No na przykład jeżeli mówimy o grafikach, no to retuszerzy, tak, retuszerzy często tworzą opracowania, no ale do tych umów wsadza się jakieś tam kwestie praw autorskich, no to trochę bardziej zapobiegawczo, no nie, no bo jeżeli retuszer jest no po prostu retuszerem, a nie nagle koncepcję całego zdjęcia zmienia, no tacy też są retuszerzy, no to nie są utwory bardzo często, to są po prostu opracowania, natomiast no do takich umów też inaczej się podchodzi, jeżeli na przykład ktoś ma retuszować billboardy, a ktoś ma retuszować zdjęcia o wielkości 1000 pikseli, no nie, więc tutaj też te kwoty będą po prostu wynagrodzenia inne, no nie. Okej, okay, dobra. Mi się od razu też przypomina jeszcze, ja pamiętam, że z zajęć prawa autorskiego taka dosyć ważna uwaga i starałam się potem jej trzymać i faktycznie wydaje mi się, że trochę mi pomagała w życiu. Mhm. Czyli nie
żeby niepotrzebnie nie komplikować języka w umowie, bo mamy taką tendencję, że jak coś jest pisane takim mądrym, piękną polszczyzną i bardzo złożone są te zdania i bardzo skomplikowane, to to brzmi tak profesjonalnie i prawniczo, a potem się okazuje, że to nie jest jednoznaczne i w sumie tak można na trzy różne sposoby zrozumieć jakieś zdanie, przez to, że tak komplikujemy i używamy trudnych słów. Tak. Tak, to jest duży problem, bo właśnie i tu w sumie też o tym wspomniałem, właśnie chociażby te pola eksploatacji, tak? Ja rozumiem, że pola eksploatacji mogą być nie dla każdego zrozumiałe, natomiast to są pewnych sformułowań po prostu nie można, znaczy nie powinno się po prostu inaczej pisać niż mówi o tym jakby wprost ustawa czy prawo, tak? Bo potem jest problem z interpretacją, no nie? Bo jeżeli napiszemy, że dane dzieło, że z danego dzieła klient będzie mógł korzystać w zakresie internetu, no to okej, no nie, no to powiedzmy wiemy o co chodzi, no nie. Natomiast jeżeli tutaj, nie wiem, ten zakres będzie całkowicie inny, albo w ogóle nie będzie zakresu, tylko będzie cel opisany, tak, to nie jest ani zakres, ani pole eksploatacji, tylko na przykład to będzie, to już tak abstrahuję, natomiast jeżeli będzie na przykład w celach marketingowych, tak? Dane zdjęcie będzie mógł wykorzystywać klient w celach marketingowych. No i co to znaczy, no nie? To znaczy co, że billboardy będzie mógł robić? No tak, no nie? No de facto to oznacza, no nie? Więc sąd ma tutaj duży problem. Znaczy się, sąd ma uprawnienie do interpretowania tego, co strony miały na myśli. I on ma nawet, są takie wytyczne gdzieś tam już, jakby nie w przepisach wprost, ale są jakieś takie wytyczne, to jest dla prawników, jeżeli słucham, to jest artykuł 65 KC, takie wytyczne odnośnie właśnie takich interpretacji, jak to gdzieś tam, co strony miały na myśli, mówiąc wprost, natomiast no, chcemy pozostawać interpretacją coś takiego, no to jest kluczowa rzecz, tak? Więc okej, piszmy prosto, bo to o to w tym chodzi, żeby tu wszystko było zrozumiałe, natomiast żeby to było zrozumiałe przez sąd, znaczy my piszemy umowę dla sądu, my nie piszemy jej dla siebie, no nie? My piszemy ją dla sądu, żeby w razie konfliktu, no bo też umowa jest na czas wojny, a nie na czasy pokoju, tak? Jeżeli wszystko jest okej, to umowę możemy wyrzucić, no nie? Natomiast jeżeli jest wojna, jeżeli jest jakiś konflikt, to my tą umowę piszemy dla sądu i sąd musi zrozumieć, o co w niej chodzi, a pamiętajmy, że on jest osobą trzecią, i sąd jest prawnikiem z, no nie wiem, nie chcę mówić z jakim doświadczeniem, ale powiedzmy z 20-letnim doświadczeniem, no nie? Więc on musi rozumieć, o co tam jest napisane. Jeżeli będziemy mieli w zakresie, albo jeżeli będziemy mieli cel umowy, to on nie będzie wiedział, o co chodzi, no nie? Jeżeli będziemy mieli napisane pola eksploatacji i wtedy na przykład napisane internet, Facebook, fanpage taki i taki, to on zrozumie, o co chodzi, no nie? Natomiast no, nie polecam pisać aż zbyt prostym i specjalnie doszukiwać się na jakieś, nie wiem, bliskoznaczne.pl czy gdzieś tam szukiwać jakichś innych bliskoznacznych słów. Lepiej już po prostu, jeżeli nie wie się jak coś napisać, to po prostu i piszemy tą umowę sami, to po prostu lepiej już zrobić kopię, wklej z ustawy coś, niż po prostu to napisać jakoś super po swojemu, no nie? To od razu pojawiło się też takie pytanie o wzory umów. Czy samodzielnie sporządzony dokument ma moc sprawczą, czy trzeba kupić umowę, czy jak najbardziej. Znaczy się tutaj nie ma jakiegoś większego problemu jakby po stronie prawnej, tak, z korzystaniem z własnych wzorów. Znaczy się, jest wiele wzorów w internecie, są gdzieś tam darmowe, są odpłatne wzory, są drogie, tanie wzory i tak dalej. Znaczy to wszystko zależy, kto ten wzór sporządził. Wiadomo, jeżeli my jesteśmy jakimś grafikiem i powiedzmy jesteśmy na starcie swojej drogi, to wiadomo, że nie mamy pieniędzy na to, natomiast podejrzewam, gdzieś tam te wzory odpłatne i darmowe widziałem, podejrzewam, że lepiej skorzystać z jakiegoś, nie wiem, ze średniej półki cenowej wzoru, który jest dostępny w internecie, ale odpłatnego, niż brać darmowy wzór. To myślę, że na pewno. Druga rzecz, że też są często aktualizacje robione, jeżeli płacimy za jakiś wzór, to są aktualizacje, więc to też warto na to zwracać uwagę. Natomiast jeżeli jesteśmy agencją albo gdzieś tam mamy już jakieś doświadczenie jako ten grafik,
no to po prostu z tym doświadczeniem idziemy do prawnika, który też ma doświadczenie i po prostu te dwa doświadczenia się łączą i po prostu wychodzi fajny wzór umowy, tak? Więc wtedy już indywidualnie po prostu tworzy się daną umowę. Więc to wszystko zależy po prostu na jakim poziomie, czy może nie poziomie, tylko na jakim etapie prowadzenia tej swojej własnej działalności albo współpracy z kimś po prostu jesteśmy. Natomiast obecnie na jakim etapie jesteśmy, darmowych wzorów nie polecam w ogóle. Chyba że weźmiemy ten darmowy wzór i wiemy, jak go zmodyfikować, tak? No to okej, no ja to tutaj nie mam z tym problemu. Natomiast jeżeli będziemy chcieli po prostu na czysto z takiego wzoru korzystać, no to może być problem, no nie? No tych wzorów jest trochę w internecie, tych odpłatnych gdzieś tam w niskich cenach, więc tutaj po prostu można coś takiego ewentualnie sobie z czegoś takiego skorzystać. Nie wiem, czy mogę zrobić reklamę sobie. Możesz, nawet mam taki banerek przygotowany, patrz, ze stroną my, zaraz sobie odpalimy, ciach, i zobacz, o, widzisz to? Spoko. Akurat tutaj nie ma adresu do tego. O nie! Natomiast nie, spoko. Jeszcze nie mamy odpalonego tego sklepu, mamy na razie kurs online zrobiony i tam są wzory umów w naszym kursie online. On jeszcze jest, nasz kurs dla branży kreatywnej, właśnie on jeszcze chyba z 2 tygodnie będzie, z tego co pamiętam, w harmonogramie naszym, także w razie czego można go jeszcze sobie gdzieś tam zakupić. Covidowo zrobiliśmy go tam mega w niskiej cenie, więc to jest akurat teraz okazja, natomiast za jakiś czas odpalamy sklep internetowy na nowo, gdzie będą właśnie te wzory umów, ale to będą na stronie naszej fundacji institutprawamody.pl, tam będą właśnie tanie wzory umów do zakupu. No to po prostu gdzieś tam polecam. Natomiast jak ktoś potrzebuje teraz, to tego jest pełno gdzieś tam w internecie, więc na spokojnie, jak sobie wpiszę, nie wiem, odpłatna umowa o dzieło z grafikiem albo coś takiego, to swobodnie można sobie znaleźć tego typu rzeczy. Nie? Wcześniej warto sprawdzić renomę tego prawnika, który to pisał. No, nie? No bo jak wszędzie, czasami te wzory umów, nawet odpłatne, mogą być takie, że ktoś ma, nie wiem, miesiąc doświadczenia, no nie, w danej branży i po prostu coś wydaje, więc no jak ze wszystkim, trzeba po prostu zweryfikować. Pojawiło się pytanie, ono trochę dotyczy tego, o czym na początku mówiliśmy, tak, tak. Czyli w formie podpisywania umowy, i tutaj jest pytanie właśnie o podpis ten elektroniczny, czy tutaj coś można jeszcze dodać odnośnie tego, bo wspominamy, że to... Nie wiem, czy Michał był wcześniej, no to mogę to jeszcze raz po prostu wspomnieć o tym. Michale, to jest tak, że jeżeli jesteś wykonawcą, to dla ciebie bez różnicy, w jakiej formie de facto będzie ta umowa zawarta, bo to nie ty chcesz mieć prawa autorskie, majątkowe do tego utworu. Natomiast jeżeli chcesz wyjść naprzeciw klientowi i tutaj też pod kątem takiego profesjonalizmu i tak dalej, to forma pisemna to jest forma, w której klient ma oryginał egzemplarza. To nie jest skan, to nie jest umowa zawarta przez jakiś system do potwierdzania podpisu. Ja się nie chcę wymówić nazw, no nie? Natomiast takich platform, chyba że mogę. To nie mówimy. Nie wiem. Jest pełno takich firm. Jak najbardziej one mają rację bytu dla umów, które nie wymagają formy pisemnej. Formę pisemną forma pisemna wymagana jest przy przeniesieniu majątkowych praw autorskich i przy licencji wyłącznej, tak? Czyli jeżeli pozbywamy się tych praw na wyłączność, no to musi być forma pisemna, czyli ten klient musi dostać oryginał egzemplarza z twoim podpisem, no i na odwrót, no nie? Natomiast jeżeli to jest tylko licencja na niewyłączna, czyli de facto możesz 50 tysiącom osobom sprzedać to samo, to wystarczy po prostu mailowa wymiana zdań, czy tam na Facebooku, tak? Także myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, a podpis elektroniczny jest równy w formie pisemnej, tylko że to musi być podpis elektroniczny, certyfikowany i tak dalej. Tak? To nie jest podpis elektroniczny, że na tablecie sobie napiszemy swoje imię, nazwisko i tak dalej. Tak? To nie jest podpis elektroniczny. Także tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę. No nie? Dobra. Ale mówię, forma pisemna musi
musi być przy przeniesieniu licencji wyłącznej, tak? To kończy nam się powoli czas, a ja bym chciała Ci jeszcze zadać pytanie, które tutaj było też gdzieś zaproponowane, a wydaje mi się całkiem ciekawe. Co jeśli klient rości sobie prawa do wszystkich elementów, które mu proponujemy i uważa, że są jego własnością razem z finalnym projektem? Czy to też zawrzeć w umowie takie uściślenie, na przykład przy paragrafie z płatnościami, że jeśli chce faktycznie mieć prawo do wszystkich materiałów, to cena jest wyższa? Taki idealny przykład, myślę, można podać, jak projektujemy dla kogoś logo i tam jest, nie wiem, że na przykład zaproponujemy 3-4 wersje, z których klient będzie mógł wybrać i potem się opracowuje tą jedną wersję, no i de facto sprzedajemy to jedno logo, które zaproponowaliśmy na samym końcu i czy teraz jak klient sobie stwierdzi, że no przecież narysowaliśmy mu w trakcie tego te jeszcze 3-4 i sobie teraz zacznie z nich używać, to on ma takie prawo? Jak to wygląda? Znaczy nie, on nie ma prawa. Oczywiście jeżeli taka umowa, czy w ogóle współpraca właśnie z klienta z grafikiem odnośnie na przykład logotypu, to jest tak, że właśnie tworzymy sobie jakieś tam drafty, czy tam wzory, gdzieś tam szkice pierwsze i tak dalej, no i jak najbardziej nie ma do tego praw, tak? Oczywiście prawo, bo też zależy jak ma w umowie wpisane, no oczywiście klient powinien takiego napisać w umowie, że do wszystkiego, co zostanie wysłane temu klientowi, nagle klient nabywa prawa, tak, więc tutaj też trzeba na to uważać, czasami takie rzeczy się zdarzają, natomiast nie, no tylko do finalnej rzeczy, za którą klient zapłacił, czyli jeżeli my mówimy, że jeżeli dziełem jest logo o jakichś tam parametrach na przykład, tak, albo że dziełem będzie to logo dostarczone finalnie temu klientowi, no to tylko do tego logo zostaną tam przeniesione prawa, czy zostanie udzielona licencja. Natomiast w umowie, jeżeli już będziemy tą umowę sobie sporządzać i będziemy ją zawierać, to warto zrobić coś takiego i to będąc po stronie grafika, to warto coś takiego zrobić, czyli wskazać w umowie, że do przeniesienia praw autorskich dojdzie dopiero po zapłacie całości wynagrodzenia. Tak, to jest jedna rzecz. A będąc po stronie klienta, bo nie wiem, czy te klienci też słuchają, to będąc po stronie klienta tego grafika i na co grafik przy okazji też powinien uważać, to inny moment ustawienia tego przeniesienia praw, to obojętnie jaki moment, każdy inny pewnie będzie mniej korzystny, tak? Czyli na przykład z chwilą wysłania, z chwilą dostarczenia, z chwilą akceptacji przez klienta, takie rzeczy są często w umowie wpisywane, to tutaj grafik czy wykonawca, podwykonawca powinien zdecydowanie wpisywać moment przeniesienia z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia, no nie? Tutaj na to zdecydowanie warto uważać. Dobra, w międzyczasie pojawiły się dwa pytania, które dotyczą właściwie czegoś, o czym mówiliśmy na samym początku. To było jedno z pierwszych moich pytań, czyli o to, jak wygląda sprawa używania prac w portfolio. Jeżeli robiliśmy dla kogoś pracę na zlecenie albo pracowaliśmy na umowie o pracę, tracę głos. Ja zachęcam do tego, że jak się skończy webinar, to żeby sobie obejrzeć ten początek, bo tam Arek właściwie o tym wszystkim opowiadał, więc nie będę zadawać tych pytań teraz, żeby się nie powtarzać niepotrzebnie. Ale widzisz, dobrze, że je wcześniej zadałam, bo no to jest częste pytanie. Standardów, które się pojawia po prostu i na grupach i gdzieś u mnie też w komentarzach, to jest nagminne, bo to jest faktycznie problem, to znaczy z perspektywy projektantki wiem, że po prostu kończy się praca po iluś tam latach i się nagle okazuje, że tak naprawdę mamy 3 projekty, które możemy pokazać w portfolio, bo albo były jakieś NDA-e, albo były jakieś nie wiem, no ustalenia, gdzie to nie było rozwiązane w żaden sposób pisemnie, więc ja rozumiem te pytania, to jest strasznie irytująca sprawa, a jeszcze chciałabym Cię zapytać, póki mamy kilka minut, o co pytała jedna z osób. I teraz tak, są takie projekty, gdzie nie da się przewidzieć, ile zajmie coś czasu i są na przykład bardzo duże, bardzo rozbudowane. Aplikacja webowa, aplikacja mobilna, gdzie jest tylko jakiś zarys pomysłu. Jak to robi jedna osoba, to w trakcie pracy może się okazać, że jest jeszcze więcej do ogarnięcia niż na początku się wydawało. I teraz jest pytanie, jaki rodzaj umów podpisywać w takich wypadkach, jak do tego podejść i czy można sobie tutaj jakoś podłożyć jakoś takie zabezpieczenie, że jeżeli się coś takiego zdarzy, to też jesteśmy w jakiś sposób chronieni. Jasne. Znaczy, postaram się odpowiedzieć, w razie czego możesz dopytać oczywiście, natomiast są
są dwie rzeczy. Ja tutaj myślę, że warto byłoby zwrócić uwagę na takie dwie umowy, które występują w branży IT akurat, czyli u programistów. To jest tak zwany waterfall, czyli ta umowa kaskadowa, czyli standardowa umowa, czyli po prostu coś wykonujemy, etap, 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 etap i po prostu idziemy każdy etap po kolei, no nie? To jest jedna umowa, a druga umowa to jest umowa agile'owa. Czyli to jest umowa coś a la takie gentleman's agreement, że my po prostu zobowiązujemy się do tego, że będziemy na jakiejś tam stawce z kimś współpracować, tak? Natomiast te zamówienia, czy te elementy, które będziemy wykonywać, no w IT to są akurat funkcjonalności, to po prostu każdorazowo gdzieś tam będziemy oceniać i wyceniać, tak, na ilość godzin na przykład. Ustawiamy sobie stawkę jakąś tam godzinową, no nie wiem, 100 zł na przykład, tak, i jeżeli klient nam coś zleca, to po prostu my wysyłamy mu informację, że to zajmie nam na przykład 10 godzin i on wie, że to będzie musiał za to zapłacić 1000 zł, tak. Natomiast to są rzadkie umowy jeszcze gdzieś tam na rynku polskim. Coraz częściej na rynku, w branży IT to je jakby widać. Natomiast u grafików i tak dalej to powiem szczerze, że może raz czy dwukrotnie się spotkałem przez te kilka lat tylko z tą umową, ale warto na nią zwrócić uwagę, bo to jest fajna umowa ramowa, tylko że jest ten problem, że ta umowa de facto jest tylko taką, no, taką ramą współpracy, no nie? Więc my nie mamy jakby... Klient finalnie na koniec dnia, on nie musi nam czegoś wysłać, no nie? On może mieć takich 10 umów podpisanych z różnymi osobami, no nie? Więc nie ma tego zobowiązania takiego, no, sensu stricte, można by powiedzieć, do współpracy. Natomiast ta pierwsza umowa to jest umowa standardowa i to jest najczęściej spotykana umowa, to jeżeli to jest duży projekt, to po pierwsze rozbić sobie na etapy tą współpracę, to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, te etapy, żeby były powiązane z wynagrodzeniem, tak? Czyli jeżeli mamy 5 etapów i mamy dostać 5000 za to, to niech każdy etap się kończy tysiakiem na naszym koncie, tak? To jest jakby jedna rzecz. Kolejna rzecz, to ustalić taki, no, a myślę, że będziecie wiedzieli, co chodzi, taki brief po prostu tego, co ma być na końcu, tak? Czyli jeżeli no przy logotypie to podejrzewam, że to nie są jakieś takie super duże współprace, przy rebrandingach to pewnie mocniej, tak, ale wykonawcy stron internetowych często coś takiego robią, że tworzą po prostu brief tego, co ma być na końcu, robią specyfikację techniczną i tak dalej i po prostu od tego wychodzą i tworzą etapy, harmonogram współpracy i tak dalej. Więc jeżeli przewidujesz z góry, tutaj nasza droga osoba pytająca z góry przewiduje, że to będzie większa współpraca, no to warto się zastanowić, czy my możemy ten brief ustawić, który będzie, albo ten opis tego, co będzie na samym końcu, bo wszystko ponad ten opis będzie de facto pracą dodatkową tak zwaną, którą też możemy sobie dodatkowo uregulować w umowie. I chociażby wskazać tam, nie wiem, 2-3 zdania na temat wynagrodzenia, na temat sposobu naliczania tego dodatkowego wynagrodzenia i tak dalej, więc jeżeli coś takiego jest, to warto po prostu opisać te prace dodatkowe. A jeżeli powiedzmy nie mamy tego, nie wiemy finalnie, co będzie na końcu, no to wychodzą nam no dosyć bardzo ramowa umowa, bardzo agile'owa umowa właśnie wychodzi, no nie? Czyli nie wiemy, co będzie na końcu, to ewentualnie można byłoby na przykład stworzyć jakiś taki pseudokosztorys, czyli wycenić te pierwsze rzeczy, które wiemy, jakie będą do wykonania, no bo to też nie jest tak, że wchodzimy w ciemno, no. Zawsze wiemy coś gdzieś tam, co będzie wykonane, tak, więc możemy taki pseudoryczałtowy kosztorys zrobić i po prostu opisać, że prace takie, takie i takie będą w tej cenie, tak, no a wszystko ponad to po prostu będzie dodatkowo odrębnie wyceniane. Że myślę, że w ten sposób można byłoby się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. To Natalia, ty musisz odpowiedzieć. Wydaje mi się, że tak. To się okaże po fakcie, jak już osoby, które zadawały pytania, będą miały możliwość obejrzenia live'a. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, ale nie wiem, czy będziemy mieć jeszcze czas, żeby na nie odpowiedzieć. Nie wiem, czy możecie chwilę przetrzymać. Widzę, że się pojawiło na YouTubie, a u nas na streamie jeszcze się nie wyświetla, więc ja zacznę je czytać, a zaraz je dokleję. Jest tak, pytanie o szablon strony. Czy można usunąć, zmienić informacje o autorze, jeśli nie można się z nim skontaktować, firma nie istnieje, a w ramach nowego zlecenia jest do przebudowania znaczna część tej pracy wcześniejszej, która została wykonana?
Znaczy to tak jak powiedziałem, mamy majątkowe i osobiste prawa autorskie. O, pojawiło się. Osobiste prawa autorskie to jest oznaczanie autorstwa. Nie możemy sami usunąć oznaczania autorstwa, tak? Jeżeli klient, który zlecił ci wykonanie zmian na stronie internetowej, on powinien mieć dwie rzeczy. On powinien mieć informację o tym, że ma możliwość zmiany tego autorstwa albo usunięcia tego copyright, podpisu i tak dalej, tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, powinien mieć zgodę na dokonywanie opracowań. Bo przyjmijmy, no bo wiadomo, są strony i strony, to wszystko jest nierówne, tak? Ale przyjmijmy, że strona, powiedzmy, internetowa jako całość jest chroniona, tak? Z tytułu praw autorskich. No przyjmijmy. Znaczy ja wiem, że często to tak nie jest, no nie? Natomiast przyjmijmy, że jest chroniona, no to klient, żeby zlecić komuś innemu możliwość modyfikowania tego utworu, tak, tej strony internetowej, on musi mieć na to zgodę, no bo to jest opracowywanie cudzego utworu, no nie? A żeby mieć zgodę na opracowywanie, to trzeba mieć, jakby zapytać tego pierwotnego twórcy. Mhm. Samo przeniesienie praw autorskich, nawet wszystkich, jak już wcześniej mówiliśmy, to nie upoważnia do dokonywania opracowań. Trzeba mieć jeszcze zgodę tak zwanych z praw zależnych, tak? Czyli właśnie na dokonywanie opracowań, tłumaczeń, modyfikacji i tak dalej. Więc to są jakby odrębne uprawnienia, tak mówiąc, tak jakby prosto mówiąc. Więc okej, można byłoby wykonać i usunąć coś takiego, natomiast tutaj w takiej umowie ewentualnie dałbym mocne wyłączenia odpowiedzialności za coś takiego. Tak? Czyli to na klienta schodzi, bo to on sobie powinien odpowiedzialność za to wziąć. Tak, on powinien za to gdzieś tam odpowiedzialność wziąć, natomiast warto na to zwrócić uwagę klientowi, bo jednak no, naruszamy prawa, powiedzmy, naszego kolegi, tak, czy koleżanki, więc warto na to zwrócić uwagę po prostu klientowi, że takich rzeczy robić nie można, no nie? No dobra. Tutaj, tak, no po ludzku można byłoby się zachować, tak, czyli ewentualnie dodać jakiś podpis, że twórcą pierwotnym była taka i taka osoba, powiedzmy opracowanie i tak dalej zrobił ktoś inny. No jakieś tutaj są na pewno jakieś takie praktyczne rozwiązania na to, no nie? Dobra, super. Mam nadzieję, że udało się odpowiedzieć na pytanie z czatu. No dobra, to ja cię nie będę już dłużej trzymać. Ja też muszę spadać do pracy dalej. Tak, jasne. Taka wyrwana po prostu, dla mnie kosmiczna trochę, na takie inicjatywy. Moim gościem dzisiaj, pierwszego webinaru na Zewzowym kanale, był Arkadiusz Szczudło, więc dziękuję ci bardzo serdecznie za poświęcenie. Dziękuję również. I to, że się pojawiłeś tutaj w moich skromnych progach. Ja zachęcam do tego, żeby wchodzić w te linki, które są w opisie. Tam jest tam Jarna Arka, tam jest też blog, który współtworzę i strona i wszystko, tam się wszystkiego dowiecie na temat naszego gościa i myślę, że sporo materiałów interesujących projektantów graficznych się tam znajdzie, także to portfolio na pewno jest artykuł, także tutaj też mogę odesłać do tego portfolio. To jak mi potem jeszcze podeślesz link do tego, to ja będę też do opisu tego filmu, żeby że mnie trzeba było szukać. Myślę, że to będzie interesujące dla wielu osób. No i dobra, i tak, i myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim, którzy byli, oglądali. Dziękuję również. I pewnie do zobaczenia jakoś kiedyś tam. Do zobaczenia, cześć. Cześć.